dzisiejszym filmie z powodu kilku waszych próśb. I z tego też powodu postanowiłem, że pokażę wam moje nowe stanowisko warte 40 tysięcy złotych. Po tym dynamicznym wstępie przypominam wam, że całość macie rozpisaną w opisie filmu, więc nie marnując waszego cennego czasu, przejdźmy do peryferii. Mamy tutaj klawiaturę SteelSeries Apex 7. Posiada ona brązowe switche, ekranik LCD i taką, można powiedzieć, podstawkę pod nadgarstki. Myszka to SteelSeries Rival 600, posiadająca 4 dodatkowe przyciski i 8 ciężarków obciążających po 4 gramy. Pierwsza z podkładek to podkładka SteelSeries QCK Piston Cloth XL pod myszkę i klawiaturę, a druga to Esperanza EGP 105 Zodiac, którą kiedyś miałem pod myszką. Słuchawki to SteelSeries Arctis 5, które niestety coraz bardziej wycofują się ze sprzedaży z powodu wersji Arctis Nova. W każdym razie mamy w nich wysuwany mikrofon. Podstawka, na której wiszą słuchawki, to Corsair ST100 RGB, która ma takie dwa dodatkowe USB. Panel do kontroli streamów, który mam przed sobą, to Elgato Stream Deck, który posiada 15 programowalnych przycisków. Przejdźmy do zestawu audio, bo tutaj się naprawdę dzieje. Zaczynając od mikrofonu, jest to Shure SM7B. Mwah. Po prostu palce lizać. Jest połączony z ramieniem taką rurką i nazywa się ona Shure A26X. Ramię to Elgato WaveMic Arm Hi-Rise. Mikrofon jest połączony kablem Elgato XLR i leci sobie on tak przez 3 metry aż do... Nie do interfejsu, a do przedwzmacniacza, czyli Triton Audio Fathead. A ten zaś do mojego interfejsu, czyli Go XLR-a. W nim właściwie jest wszystko, czego potrzeba: mikser, panel z modulatorem, sampler. Nie mam tylko jak niestety truskawek zmiksować. A jako takie akcesoria, na ścianie mam zawieszone takie M, tutaj taka statuetka za skończenie szkoły muzycznej, taki przycisk DIY na 1000 subskrypcji, kanwas ze zdjęciem z Jankiem, którego jeszcze nie powiesiłem, na ścianie wisi w ramce koszulka, którą dostałem na urodziny, wyżej mam w ramce taki swój plakacik, ten tablet Lenovo już praktycznie nie działa, a na dole mam wentylator. Po lewej jest też taka podstawka pod pady od Battletrona. Za monitorami stoi statyw na aparat do moich streamów, a jest to najdokładniej Elgato Multimount, składający się z Solid Arma i z Flex Arma. Nie z Flex w tym złym znaczeniu. Jeśli chodzi o monitory, są to 3 75Hz monitory MSI Optix G241VC. I nie potrzebuję więcej herców, bo jestem montażystą, a nie zawodowym graczem. Wieszą one na trzyramiennym uchwycie na monitory Maclean MC811, który ma takie dwa USB i fajne maskownice na kable. Na jednym z monitorów znajduje się kamerka internetowa Logitech C922 Pro. Dwie lampy, które mnie oświetlają, to lampy Yongnuo EN300R w drugiej wersji, które mają podświetlenie RGB i białe, w dwóch temperaturach. Na górze znajdują się głośniki, dosyć stare, ale dobre, Creative Inspire T3100. Fotel, na którym siedzę, to fotel RGB, a najdokładniej Genesis 3600 RGB, który ma naprawdę bardzo, bardzo dużo efektów podświetleniowych i jest zasilany powerbankiem. Za mną na górze znajduje się green screen od Elgato w wersji MT, czyli takiej sufitowej. Po mojej prawej znowuż stoi mój komputer. Mamy tutaj kartę graficzną Gigabyte RTX 4080 Super, dwie kości RAM Corsair Dominator Platinum RGB po 32 GB, chłodzenie wodne Corsair IOH 150i LCD. Dobra, próbowałem to powiedzieć na jednym oddechu, ale się nie da. Zasilacz 1000W Corsair RM1000X, 7 wentylatorów Corsair LL120, procesor AMD Ryzen 9 7950X3D, nanolify Corsair LC100, przeduszki RGB Lionly Streamer Plus, płytę główną ASRock X670S Steel Legend, dyski Lexar NM800 Pro oraz Kingston KC3000, oba po 2 TB, a wszystko to w obudowie Corsair 5000T RGB. A łączny koszt komputera to około 17 000.
Cały komputer stoi na szafce UltraDesk Crate, która ma taką szufladę, takie miejsce z tyłu i takie półeczki. W tej szafce jest też taka lampka Philips Hue Play. A jeśli chodzi o itemki, których używam do nagrywania, mój aparat to Canon 250D, mikrofon to Rode VideoMic Go wraz z taką osłoną przeciwwietrzną Rode DeadCat Go, a obiektyw to Sigma 18x35mm ze światłem 1.8. Posiadam też obiektyw Canon 18x55mm, który był w zestawie wraz z body aparatu, i trzeci obiektyw Canon 75x300mm. I warto też wspomnieć, że przechwytuje obraz z aparatu do komputera przez kamlinka od Elgato. A na półce stoi tam taka lampka pierścieniowa RGB z Chińczyka. A moje statywy to K&F Concept SA254M2, który ma 170 cm, Camrode TA10 Black, który ma 120 cm, Joby Gorilla Pod 1K, czyli taki elastyczny statyw, a ten czwarty to statyw, który był w zestawie wraz z kamerką internetową. I w taki oto sposób przeszliśmy przez całe moje stanowisko, przynajmniej na moment aktualny. I chciałbym na sam koniec zaznaczyć, że nie nagrywam tego filmu po to, żeby się flexować i tak dalej, a dlatego, że w zasadzie sami prosiliście mnie o nagranie takiego materiału. I nie, nie mam tego stanowiska po to, żeby grać w Fortnite, bo z takimi komentarzami też się spotykałem, a po to, żeby tworzyć i montować filmy i streamować dla was. No i to w zasadzie tyle. Widzimy się w następnym filmie!